Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie Ligę Sprawiedliwości, tom drugi, Porządek Zjednoczonych. Jest to kontynuacja, w końcu powinienem powiedzieć, po pierwszym tomie, jaki się pojawił na naszym rynku, bo naprawdę trzeba było czekać sporo, nie ukrywam. Za sam tom odpowiada, no znana bardzo bym powiedział postać w świecie komiksu czyli Brian Michael Bendis. Natomiast w przypadku rysunków mówimy tutaj o Steve'ie Pew, Phil, Phil Hester oraz Scott Godlewski. Są to trzej artyści, którzy tak naprawdę powinni być kojarzeni ze światem DC Comics, gdyż brali już udział przy przynajmniej kilku tego typu projektach. A na, natomiast jeśli chodzi o sam ten Tomik, oczywiście format zeszytowy, miękka oprawa ze skrzydełkami, e, ciekawy taki, tak, bym powiedział, padający tutaj nawet teraz z góry, kiedy ja mam e, odpalone światło i ta okładka, to wszystko jakoś tak fajnie wygląda z takim e, słońcem, prawda, oślepiającym I tutaj widzimy Hawkmana, e, więc tu nawet powinienem powiedzieć chyba Slayer, bo. E, tu właśnie powstaje taka organizacja jakby, ale ja nie będę się zagłębiał. Niemniej tutaj przede wszystkim skupiamy się choćby nawet na Lidze Sprawiedliwości. 69,99 cena okładkowa. Krótki opis dla Was, gdybyście chcieli sobie cokolwiek poznać, zobaczyć. I warto wspomnieć, że ja tutaj bym podzielił ten tomik na trzy takie jakby historie. Pierwsza z nich, gdzie właśnie dochodzi do konfrontacji Ligi Sprawiedliwości z pewnym nowym złolem z galaktyki, który robi ogromne spustoszenie. Czyli taka typowa, w sumie mówiąc najprościej naparzanka. Natomiast dwie pozostałe historie już są ciekawsze. Pierwsza z nich opowiada o organizacji Chatmate, która Powinna być kojarzona z lewiatana, dlatego też między innymi tutaj ten lewiatan widnieje na tym, co jest polecane. A w przygotowaniu od razu możemy zobaczyć, że jest tam trzeci Ligi Chaosu z Black Adamem na okładce. Także no mówię, wracając do tej organizacji, jest tutaj sporo nawiązań do lewiatana i nie tylko, pojawiają się. Wątki związane z postaciami, które mogliśmy w Lewiatanie, między innymi poznać, ale też dodatkowo trzecia historia, a nawet w sumie nie trzecia, tylko też to wszystko jest ze sobą takie wyplecione, połączone. Czyli, mówiąc najprościej, wątek brata przyrodniego, chyba powinienem powiedzieć, Lois Lane, który jest też agentem, właśnie, a druga kwestia faktu, że pewna grupa zwoli dosłownie Ukradła, powinienem powiedzieć, fortecę to samotności, Supermana i w ogóle to, co tam się wydarzyło, to było trochę takie, bym powiedział, w żartobliwym to nie przedstawione, ale mi się nawet podobało. Natomiast jeśli chodzi o całość i prezentację tego tomu, przyznam szczerze, że nie jest źle. Dostajemy to, czego teoretycznie moglibyśmy oczekiwać od historii superbohaterskich. Fajnym motywem jest to, że są te właśnie nawiązania i, tak jakby, kontynuowanie tych wątków, właśnie z wcześniejszych tytułów, związanych między innymi z Ligą Sprawiedliwości i ogólnie światem DC. Natomiast muszę tutaj przyznać, że pomimo faktu śmiesznego, też jednego wątku związanego z grupą Stroke'ów, dosłownie, którzy są jacy są, ale jednak Detzrąg mi się kojarzył zawsze ze Slade'em Wilsonem i z jednoosobową armią. Tutaj tak nie do końca to wygląda. A jak wygląda jako całość, przyznam szczerze, że no, tak jak wspomniałem, nie jest źle, ale jednak troszeczkę oczekiwałem chyba czegoś więcej. Więc najkrócej mówiąc. Ten tom jest w porządku, ale nie jest w mojej ocenie lepszym tomem od tego pierwszego, przy którym się bawiłem naprawdę bardzo dobrze. Choćby nawet z faktu, że po prostu tamten humor, kształtowanie się tej nowej Ligi Sprawiedliwości z nowymi bohaterami, m.in. Black Canary, którą bardzo lubię jako bohaterkę. Tutaj tego tak już nie ma. Jest też mniej Batmana, co dla mnie też jest minusem, oczywiście. I, I w ogóle, no, jakoś tak niby jest ok, ale troszeczkę mi czegoś zabrakło. Niemniej bawiłem się dobrze. Na pewno będę chciał czytać dalej i kontynuować serię, która mam nadzieję, że troszeczkę przyspieszy, bo tak jak mówię. Rozbrat między pierwszym a drugim tomem był całkiem spory i jakoś tak nie do końca mi to pasowało, że musiałem tyle czekać. Szkoda, szkoda. Niemniej tutaj mogę dodać, że oczywiście mamy przedstawione te wcześniejsze tomiki, które ja czytałem zresztą. Tutaj w ogóle jest ta ciekawostka taka, gdzie ona tak nie do końca mi wszystko pasuje, bo mamy tom 1, 2, 3, 4. Piąty tom to tak naprawdę jest Wojna Totalna Roku łotrów i dopiero później jest szósty, siódmy. I to tak dziwnie było zrobione. A ta wojna totalna to jest taki grubasek. No ale co zrobić? No i oczywiście nowe serie, czyli Future State, tutaj Batman, mówimy o Supermanie, też Liga Sprawiedliwości oraz nowe e, Supermeny. Ten, który spadł, jest na moim kanale. Te dwa czekają w wyniku pewnych innych rzeczy, które muszę nadrobić, więc pewnie o nich wspomnę. Nowy Flash oraz oczywiście Batman Detective Comics. Także tyle z mojej strony. Tu jeszcze napomnę, że ostatni tom, teraz się jakoś jeszcze w tym roku pojawi, nowego, tej nowej serii z Batmanem. To też fajnie, w sumie. A jeśli chodzi o Ligę Sprawiedliwości, czekamy na tom trzeci. Tymczasem ja mówię Wam. Dziękuję za obejrzenie tego materiału, oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.